Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu. Witam na podatkowym podsumowaniu tygodnia. Jest 4 listopada 2013 roku. Niezapłacony podatek w terminie oznacza konieczność zapłacenia odsetek od zaległości podatkowych. Istnieją jednak ustawowe przesłanki, które pozwalają na to, by podatnik nie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Więcej na ten temat Mateusz Wąsik z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT, niezapłaconego w terminie podatku wynikającego z zeznania rocznego, nienależnych nadpłat, nienależnych wynagrodzeń płatników i inkasentów, czy na przykład oprocentowania nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku, urzędy skarbowe naliczają odsetki za zwłokę. Odsetki takie naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego. Odsetki naliczane są aż do dnia, w którym należność zostanie uiszczona. Trzeba jednak pamiętać o kilku sytuacjach, w których odsetki za zwłokę nie powstają. Fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę w związku z powstaniem zaległości podatkowej, gdy wysokość odsetek nie przekracza 6 zł 60 groszy. Ta suma to trzykrotność wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej. Odsetki nie są naliczane również wtedy, gdy organ podatkowy nie zauważy błędów w ciągu 2 lat po złożeniu deklaracji podatkowej. Odsetki nie są także naliczone w okresie trwania postępowania podatkowego oraz okresie zawieszenia takiego postępowania. Co do zasady, organ podatkowy wstrzyma również naliczanie odsetek w momencie złożenia przez podatnika odwołania. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Więcej na ten temat Anna Kobacka z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Nowy wniosek dostępny jest już na stronie internetowej ministerstwa. Wzór miałby być stosowany począwszy od 1 stycznia 2014 roku. W nowym wzorze ograniczono zakres danych identyfikacyjnych, co jest następstwem wcześniejszej zmiany ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a także uruchomieniu Krajowej Ewidencji Podatników. Zrezygnowano również z obowiązku podawania danych będących już w posiadaniu organów podatkowych. Podatnik nie będzie także musiał podawać wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku. Oprócz tego z treści wniosku wykreślone zostały oświadczenia podatnika i pełnomocnika o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego. Oświadczenie zostało zastąpione pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie. To następstwo analizy prawnej, którą zleciło ministerstwo, a która wykazała, że żaden przepis KKS nie uzależnia odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością od złożenia takiego oświadczenia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.